Najstarszej elektrowni na ziemiach łódzkich i drugiej co do lat powstania w Polsce. Pierwsza była Warszawa Powiśle, ale była mniejszą elektrownią. Tutaj teren to jest 20 tysięcy metrów kwadratowych, odrewitalizowany i najciekawsza hala maszyn, w której stały kiedyś turbogeneratory. Bardzo interesujące jest, w jaki sposób inżynierowie i projektanci z początku XX wieku wyobrażali sobie hale maszyn, gdzie następowały przecież wycieki oleju i produkowało się energię. Hala była piękna, musiała mieć kafelki na ścianach, bordiury, kolumny i to wszystko zostało pieczołowicie zrewitalizowane. Kafelki firmy Villeroy i Boch zostały przez tę samą firmę po 100 latach odtworzone, różnią się jedynie kolorem. Kość słoniowa to te kafelki, które zostały po latach spatynowane na ten kolor. Białe to te, które zostały uzupełnione teraz. Na częściach, na których jest teraz parkiet, stały kiedyś turbogeneratory. Części tafli szklanych to były fragmenty zbiorników technicznych wody, które sięgały 20 metrów w głąb. Teraz pod szklanymi taflami będą jazz klub i teatr tańca. Za moimi plecami możecie Państwo zobaczyć oryginalną suwnicę z lat 20. Ona nadal jest czynna, funkcjonuje, jednak ze względów bezpieczeństwa została unieruchomiona w taki sposób, żeby można było przesunąć ją jedynie o metr. Przed rewitalizacją ta suwnica również została sprawdzona technologicznie i jest całkowicie sprawna. Klatka schodowa zakończona poręcz dwugłowym wężem, który jest strażnikiem elektrowni. Podobną poręcz można obserwować tylko w łódzkim Sejmie z oryginalnym zegarem, kutą balustradą z żelaza. Zostały pozłocenia jeszcze raz wykonane i jedyną rzeczą, która musiała być zmieniona, to drewniane stopnie, które musiały być zrekonstruowane. Na ścianach hali maszyn są prezentowane zdjęcia Wiktora Jakimienki, tutaj pokazywane dzięki uprzejmości firmy Dalkia. Zostały wykonane w latach 1906-1934 na zlecenie zarządu elektrowni EC1. Tutaj zdjęcie, obok którego stoję, prezentuje cały zarząd, zespół elektrowni w 1906.
zakłada EC1 Zachód, czyli powstającego interaktywnego centrum nauki i techniki. Przy rewitalizacji tej części były pewne kłopoty z cegłami. Proszę zwrócić uwagę, że to są stelaże metalowe, w których cegły były osadzone nie na fundamentach. Miało to zapobiegać zrujnowaniu całej ściany w przypadku na przykład wybuchu. I każda ta cegła musiała być wyjęta ze stelaża, musiała być oczyszczona, piaskowana i włożona z powrotem. Benedyktyńska praca, 64% cegieł udało się ocalić, reszta niestety musiała być zrekonstruowana według wzoru, żeby wytrzymywały wszystkie obciążenia. Za nami widok fasady budynku EC1 Wschód, czyli Centrum Sztuki Filmowej. Projekt architekta Rafała Misiaka zdobył nagrodę w internetowej konkursie portalu bryła.pl. Został bryłą roku 2013. Za sposób rewitalizacji i formę, jakie ona przybrała. Architekt żartobliwie lubił mówić, że inspiracją dla niego były Gwiezdne Wojny i że fasada miała mu przypominać hełmy Lorda Vadera. To już od oglądających zależy, czy udało mu się to zamierzenie. Niektórzy twierdzą, że przypomina ją te bryły odzyskiwacze energii z Duny. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę inspiracją była pocztówka z lat 20. pokazująca części spalone w trakcie pożaru elektrowni EC1. I te pocztówki zachowane z tamtych lat stanowiły inspirację dla całego projektu rewitalizacyjnego EC1 Wschód. Za nami dwa białe pasy wmontowane w szarą kostkę brukową. Te pasy białych kamieni mają przypominać o kolejowej linii trakcyjnej, która przewoziła tutaj wagoniki z węglem. Wędrowały one z EC1 Wschód do EC1 Zachód i tam były nimi zasilane turbogeneratory. Chłodnia kominowa to błękitny budynek wysoki za nami, który na górze ma taras widokowy, będzie można z niego widzieć całą Łódź. Wchodzić się będzie tam ślimakiem, schodami, które mają długość kilometra, ale tak naprawdę wchodząc ma się wrażenie, że wchodzi się dłużej i dalej, tym bardziej, że pod nogami jest przestrzeń 40 metrów, ograniczona tylko szkłem i pokazuje, jak wysoka jest chłodnia, która wewnątrz ma zawieszone wahadło Foucault, jest róża wiatrów przystosowana, na razie wahadło nie jest jeszcze wzbudzone, ale wtedy, kiedy to się stanie, będzie można obserwować, w jakim położeniu jest ziemia, zarówno przy wejściu, jak i wyjściu ze ścieżek edukacyjnych. Jest nawet kładka, z której można obserwować wahadło Foucault. To będzie rozrywka dla osób o naprawdę silnych nerwach, 40 metrów przestrzeni pod nogami, a kładka jest ażurowa. Za nami po mojej lewej ręce Jezioro Pamięci, nazwane tak ze względu na to, że mieściła się na tym terenie stara kotłownia, pozostał po niej w obrysie budynku pas cegieł na podłodze. W tym miejscu będzie się teraz mieściło lobby lub przestrzeń wystawiennicza. Natomiast stara kotłownia nie została przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uznana za właściwą do pozostawienia. Stąd ta przestrzeń, która ma ją upamiętnić. Projekt
C1 Wschód, Centrum Sztuki Filmowej oraz C1 Zachód, Interaktywne Centrum Nauki i Techniki. Cały projekt to 300 milionów złotych, 82,5 miliona złotych z Unii Europejskiej. To jest jedyne dofinansowanie, reszta została pokryta z budżetu miasta Łódź. Jest to projekt, który jest częścią większej całości, częścią programu Nowe Centrum Łodzi, w skład którego wchodzi przebudowa dworca Łódź Fabryczna na węzeł multimodalny, jak również budowa tuneli średnicowych pod Łodzią oraz całe przekształcenie 120 hektarów w centrum miasta w nową tkankę miejską.